prezentujemy tutaj wspaniałą, i nie mówię tego pysznie, etiudę Świadectwo Pomocy. Zachęcam, żeby się z nią zapoznać. Trwa 7 minut i opowiada o bohaterstwie rodziny Ulmów. Bardzo chętnie. Oni bardzo cieszą się, że mają szansę nauczyć się historii. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Witam serdecznie gości, bo my miejscowi czekamy na takie okazje, jaka nam się dzisiaj zdarzyła. Pani dyrektor, jestem przekonany, że to, że ten program trafił do Sławy, to jest zaszczyt gościć Was tutaj na naszym terenie, a jeszcze lepszą przyszłość historyczną, gdyby można było przedstawić naszej młodzieży i gdyby młodzież mogła skorzystać z tego programu, z tego wynalazku, bo z tego, co się orientuje, nasza młodzież, historię zna, ale te nowe metody wdrażania edukacji będą dla nich chyba, dla mnie też mogą być zaskoczeniem, z chęcią też skorzystam z tego układu. Serdecznie Państwa witam tutaj na terenie Sławy i przede wszystkim dziękuję za to, że trafiliście do nas, bo Instytut Pamięci Narodowej na pewno ma wiele zadań, a Sława jest małym środowiskiem i to, że trafiliście do naszej gminy, to jest naszym, dla nas wielkim zaszczytem także. Liczę się z tym, że nasza młodzież, goście zebrani dzisiaj tutaj, będą mogli skorzystać z tych innowacji, które i program wnosi, i rozwój technologiczny w układzie naszego życia. Jestem przekonany, że młodzież, tak jak widzę, przed sobą stoi duża grupa, będzie przez cały dzień dzisiaj do Państwa dochodziła i korzystała z tej możliwości zapoznania się z historią. Ja ze swojej strony dziękuję za przyjazd, życzę miłego pobytu. Młodzieży Państwu życzę jak najlepszego korzystania z tego programu. Dziękuję bardzo. Witam Państwa, szczególnie tu młodych ludzi. Tu ukłony do szefostwa IPN-u, że tak przychylnie podeszło do naszej prośby i odwiedziło nas. A to taka mała sugestia do młodzieży, która tutaj pojawiła się na razie. Korzystajcie, bo to się często nie zdarza, i namówcie swoich znajomych, żeby przyszli tutaj w weekend, nawet rodziców, bo naprawdę warto. Także zachęcam, jeszcze raz zachęcam i dziękuję. Szanowny panie burmistrzu, szanowny panie starostu, a przede wszystkim gospodarzu tego cudownego miejsca, panie dyrektorze, serdecznie dziękujemy za to, że przez najbliższe 3 dni będziecie nas tutaj w Sławie gościli i że będziemy mogli opowiedzieć wam o historii w dość nieoczywisty sposób, bo poprzez nasze imersyjne projekty, które od 2021 roku Biuro Nowych Technologii przygotowuje. Już dla 25% nastolatków świat cyfrowy i świat rzeczywisty przenikają się, są jedną płaszczyzną. Stąd właśnie nasze projekty, które w sposób dla młodych ludzi oczywisty opowiadają o naszej najnowszej historii, bo bez przeszłości nie ma przyszłości i bez przyszłości nie ma przeszłości, więc żeby zrozumieć pewne mechanizmy, musimy po prostu o nich rozmawiać. Jesteśmy tutaj dla Państwa, tak jak już wspomniałam wcześniej, przez 3 dni. Wstęp jest bezpłatny, tak samo jak wszystkie projekty, które dostępne są w naszym mobilnym przystanku Historia Przyszłości. Możecie je pobrać bezpłatnie na Steamie, jeżeli nie uda wam się zagrać we wszystkie gry od początku do końca. Są one dostępne zarówno na komputery, które macie w domach, ale również polecamy, żeby pobrać je po prostu w szkołach i móc w ten sposób przeżywać lekcje historii. Sława jest 9. punktem na naszej trasie mobilnego przystanku historii. Od poniedziałku będziemy w Jeleniej Górze, czyli miejscu, które jest dość tragicznie dotknięte ostatnią powodzią. Tutaj w tym znajdującym się po mojej prawej stronie namiocie, po kontakcie z panem prezydentem miasta, zbieramy przede wszystkim środki czystości, które na jego ręce w następnym tygodniu przekażemy jako chociażby drobne wsparcie dla powodzi. Dlatego przy okazji, jeżeli będą Państwo odwiedzali nasz punkt, zachęcam, żeby wesprzeć tą inicjatywę i żeby pomóc ludziom, którzy naprawdę tej pomocy teraz potrzebują. Dziękuję serdecznie.